Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Sowietów z Workers Resources Soviet Republic. No i tak, dzisiaj chciałem się zająć Opolem, ponieważ i tak musimy czekać tutaj z naszą Politechniką. Powolutku jakoś to tam będzie sobie szło. Trochę tutaj też dobudowałem budynków. Zmieniłem też program do nagrywania, także mam nadzieję, że jakby muzyka była za głośno lub za cicho, to też mi dajcie znać, to sobie to jeszcze zmodyfikuję. Także dzisiaj weźmiemy się za budowę Opola, żeby też ludzi przesyłać sobie na spokojnie. Myślę, że Opole sobie tutaj zrobimy, bardziej po tej tutaj stronie. Wrocka to tutaj zrobimy, ale to na spokojnie. No i co, ostatnio z tymi Katowicami tak to będzie wyglądało. Barkę też będę chciał zrobić, nie wiem czy w tym odcinku. Oraz Sanok, to tutaj ładnie z tą ropą, ze wszystkimi wprowadzimy wtedy też do Przemyśla. I także na razie to jakoś sobie tam idzie. Powolutku, powolutku do przodu. Pisaliście mi o Szczecinie. No ja też nie mogę się doczekać, kiedy będzie więcej tych miast, naprawdę. Także luzik, mi też na tym zależy. Oczywiście nowe osoby też zachęcam do subskrypcji, dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. Weźmiemy sobie może most betonowy. O, dobra, niech sobie będzie po prostu tutaj. Weźmiemy sobie siatkę, żeby to też w miarę jakoś było. Powiedziałem, że w Opolu, byłem nawet kiedyś w Opolu, to tak to przechodzi właśnie przez Odrę. Jakoś tutaj mniej więcej to zrobimy. No i co? I dobrze mi pisaliście, że może pociągnął z tej elektrowni, bo ona, mówicie, że dużo daje. Także powinno być spoko z tym. Tutaj węgiel też się robi. Kurde, no mega. Powiem wam, że nie jest źle, jak na początek. Weźmiemy sobie, zbudujemy te bloki. Tylko się zastanawiam, jakie. Może takie mniejsze, kurcze? Coś takiego? Coś by się tu wykombinowało. Cieszy mnie, że jakoś ta seria tam pomalutku idzie do przodu. Więc to też spoko. Wyświetleń może szału nie ma, ale powoli, powoli mam nadzieję, że jakoś to się rozwinie. Weźmiemy sobie może o, w ten sposób. Tu zrobimy jedno. Tu widzę, że coś teren troszeczkę jest inny, ale myślę, że damy radę. Tutaj tak samo. Pyk. I weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Także jeśli mówię, macie jakieś ciekawostki, albo ciekawostki, no jakieś porady do właśnie do tych miejscowości, jak wy to widzicie i tak dalej, to też spoczko. Zawsze to się przyda. Dobra, weźmy coś takiego. O. Spoko. O kurde. O jest. Dobra. Tutaj też tak może być. Tu będzie jedno. Zrobimy sobie przystanek. Przystanek. Zróbmy taki może większy na co najmniej 400 robotników. Na przykład tutaj. No, okej. I będzie w porządeczku. Okej. Kurczę, coś w ogóle, ja w ogóle muzyki nie słyszę. Dziwne. Jeszcze sobie sprawdzę, czy przypadkiem mi z ustawieniami. Okej. Troszkę za cicho. Zrobimy może w ten sposób. I teraz powinna lecieć, bo coś mówię za cicho jakoś było. Weźmiemy sobie tutaj. Dobra. No, więc tu będzie jedno sobie szło. Możemy też zrobić z tą elektrycznością, albo dobra, najpierw zrobimy szkołę.
I gdzie ona jest, ta szkółka? Nie tutaj patrzę, tutaj. Przedszkole. Weźmy sobie na razie takie, to zróbmy. O, w drugą stronę. O. Dobra. Oraz zwykłą szkołę. Szkołę możemy, kurde, nawet taką dużą im zrobić. Niech mają. I trzeba będzie w ogóle też właśnie domy dziecka i takie rzeczy pobudować, bo zapomniałem o tym. Szpital. O właśnie, szpital też niech będzie. Może nawet tutaj. Mniej więcej chcę to blisko pobudować, żeby mieli. O, 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 o. Kurde, jakoś coś to nierówno. Dziwne te paseczki. No, 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 no. O, jest, dobra, niech będzie. I remizę. Remizę to taką zrobimy, niedużą. Bez przesady, że tyle będzie się tutaj paliło. Weźmy sobie tutaj, na przykład postawmy. No i spoczko. No i co, przydałoby się ogrzewanie, nie? Też... Kurczę, by jakoś to zrobić. Nawet, żeby tutaj była, o. I zobaczymy, jak będziemy to w ogóle wozili. Muszę popatrzeć też na drogi, jakby to połączyć, ponieważ chciałem też zrobić to w miarę realistycznie. Żeby to sobie jakoś szło. Dobra, no i co? Następna sprawa to poprowadzenie tego linia wysokiego napięcia. Trzeba by było, bo wy mi pisaliście, żebym nie zrobiła tego aż tak dużo, tych elektrowni. Także, no spoko. Tylko musimy jakoś tutaj doprowadzić póki co ten prąd. Weźmy sobie ten transformator. Możemy tutaj go śmiało dać. I gdzie ta piętnastka? Dobra. Jeszcze... Aha, weźmiemy sobie w ten sposób. Tutaj poprowadzimy podstację. I byśmy sobie ją walnęli. Ej, może tu? Nie głupie. No i co? Ej, no bez kitu. Tu chcę, tą. O, dobra, jest. Spoko. Węgiel to sobie weźmiemy. Ogólnie chyba to uruchomimy zaraz, bo w sumie no co, wszystko będzie to, co oni chcieli. No jeszcze możemy kino im dać, ponieważ też by się to przydało. Albo dom kultury. Może dom kultury. Gdzieś im tu bym to wepchnął. Okej. I bar. Bar taki, o, też wystarczy. Może być na przykład tu. Okej. Od razu też te drogi zrobię, bo pewnie zapomnę. O, okej. Tutaj tak samo. I, a, szkołę właśnie. Kurde, z tą szkołą to trochę przesadziłem, bo mi się tu, kurde, nie zmieści. Właśnie. Ajajajajaj. Tak chciałem, dobrze. I niestety za mało miejsca. No ale to nic. Jakoś to może z tej strony tutaj to damy. Kurczę, dziwnie to dałem. Tu powinienem to zmieścić jakoś, ale oczywiście ja uwielbiam w grach wszystko tak jakoś ściśniać, nie wiem, no jakoś tak, kurde, mam, nie? Dziwnie. Coś w tym jest. Dobra. Do remizy będziecie se też dołazili tam. Możemy tutaj co najwyżej zrobić. Szpital, nie no, nie tu wszyscy mają jak dojść, nie? Na razie małe to pole. Taka miniaturka. Tutaj też mamy w ogóle 50 to malutko tych domków. Zrobimy może tutaj jeszcze jakieś osiedle na luzie. Zrobimy sobie tutaj drogę i możemy zrobić na przykład, żeby to tutaj było. O. Dobra.
Źle. Dobra, albo już niech tak będzie na razie. Zrobimy tu parę domków i... I tyle. Ile mi się to zmieści? Kurde, za małe. No tak, za mało tego miejsca. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Come on. Zaraz tu powinno być git z tym. I... no niestety. Dobra. Mamy na 30 robotników, tak? No to niech postawią. Dobra. I tutaj tak samo. Będzie przynajmniej jakaś, wiecie, zabudowa trochę inna. O! Dobra. I jeszcze jakbym tutaj gdzieś mógł postawić, ale pewnie nie zmieszczę. Dobra. To może tutaj być. Nie ma problemu. Zawsze trochę będzie więcej tych ludzi. A resztki, to co będzie się tutaj zbierało, to będą po prostu sobie jeździli do Katowic, do roboty, do kopalni. W taki sposób. No i co? Następne? Czy coś tu jeszcze im potrzeba? Wybudowałem im dom kultury, mają... A, sport. Bardzo ważna sprawa. Bo powinni mieć na przykład jakąś halę sportową. Albo kryty basen, niech będzie. Wypadałoby. Możemy tu im walnąć w sumie. Za mała odległość od innego. Jak to, kurde. Dobra, to niech będzie w ten sposób. Okej. Wszyscy mają prąd i ciepło, także spoko. No i co? Chyba git będzie z tym. Możemy zakupić paliwo. Tutaj też. A, stacja benzynowa. O, właśnie, bym zapomniał. To jest już istotna sprawa. Weźmy na dwa pojazdy. Jakby się tu gdzieś dało, to by było przyjemnie, ale... Albo tu im zrobić dużą stację. Na cztery pojazdy? Kurde, to też mała. Dobra. Walniemy im tutaj na razie. I już. Nie powinno być źle. Okej, kupmy paliwko. Mam nadzieję, że będziemy ogólnie dowozili to wszystko. I naprawdę będę miał z tego radochę. Przedmioty z warsztatu. Dokładnie tak. Rusobalt. Gaz. O, gazika bierzemy. Oczywiście. Dobra. Oraz tutaj przedmioty z warsztatu. Rusobalt. Niech będzie, dobra. Cztery. Niech będą. Oraz... Dobra, może być. Chciałbym jeszcze zakupić... W ogóle jak tam? Ej, no zrobię tą geologię. Dopiero minęło tam ile? No z 11 minut. No jakoś powolutku to zrobią. Z drugiej strony nigdzie nam się nie śpieszy. W ogóle jeszcze sprawdzimy sobie, czy są jakieś ucieczki. No nie ma. Rodzą się, jest ok. Urodziło się 85 ludzi, także... Nie jest źle. Trzeba będzie tą barkę, jestem ciekawy, czy to zadziała. Teraz bym chciał jeszcze... Autobus. No właśnie. Gdzie tu mamy autobus? O kurde. No to powiem, że grubo. 64 na godzinę. 35. Ojej. No to rzeczywiście trochę słabo. Dobra, na razie powiem wam, poczekam jeszcze. Bo no nie spodziewałem się, że takie będą... To nie są samochody, co jeżdżą naprawdę szybko, ale autobus coś niezbyt chce jeździć szybko. Zanim oni tu dojadą, to nie ma niby jakoś daleko, nie? Ale... Dobra. Bierzemy się za port. Gdzie tu mamy ten... Samoloty, statki. Weźmiemy sobie Pioneer Dock. Tak, no. Po taniości.
Czy to potrzebuje mieć prąd? Nie. No to dobrze. Bierzemy. Come on. Jest, dobra. Dog, pionier dog. Okej. I co? Mamy przedmioty z warsztatu. O kurde. Statek towarowy. O kurde. A nie, jest. O, mamy jakieś tutaj, proszę bardzo. Kurde, kasy, to też kosztuje. Windhurt Tip Collier. Okej, takie cudo. No mam trochę tych statków, nie powiem. Nie pamiętam z jakiego moda. Nawet mamy jakieś w ogóle dziwne mega te stateczki. Ten ma 19 węzłów maksymalnie, a tamten miał 8. To spoko. To bym kupił sobie tego. Mogę go jakoś tam pomalować. Dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Ładnie wygląda. Nie jest zły. Tylko teraz potrzebujemy jakoś załadować na ten statek, czyli zrobić dok. Towarowy. O, miałem, proszę bardzo, nawet na odpady. Na masowców. Ładowania masowców. Dokładnie tak jest. Kurde, zmieści tu się to nawet. No, nie spodziewałem się tego. Tylko oczywiście problem jest z tym, żeby to jakoś ładnie tutaj wepchnąć. Zbiornikowce to nie, no to muszę dać jakoś, kurde, ale jak to znowu zrobić? No, będzie z tym problem. Czyżbym musiał to powiększyć? Nie no, w tą stronę w takim razie to powinno być. Nie można zbudować budynku na wodzie. Okej. Może mi się to jakoś uda zrobić, powiem wam, ale nie wiem. Jeszcze. Tu musi być część. Może inaczej, wyrównamy to jakoś, czy tam wygładzenie terenu. Nie. Obniż, wyrównaj. Tą linię brzegową taką zrobimy. Trochę coś w ten deseń. Kurde, no i teraz to postawienie, nie? No please, czemu tak się robi? O, jest! Jest. Ja bym go nawet tak specjalnie trochę skierował w tą stronę, będzie nam łatwiej. Jest, dobra. 100 koła, ale warto moim zdaniem. I teraz sobie zrobimy stąd napęd. Okej. Niech sobie tutaj to będzie. Trochę dziwnie będzie, ale no cóż, dobra. Ja tu chciałem, żeby kolej szła, ale kurde, nie wiem. W razie co, coś się tam pozmienia i tyle, no bo... I co, jeszcze tutaj i będzie git, mam taką nadzieję. Dziwnie, może inaczej tak. O, tu nawet dało się, kurde, to zrobić, no proszę. Dobra, inaczej. Niech sobie ten tutaj będzie. Okej. I z tego tutaj zrobimy i tyle. Okej, dobra. Pyk, pyk. I idzie. Idzie, dobra.
I ciebie, mój drogi, tutaj bierzemy. Czekasz, załaduję węgiel. No i wyładunek tutaj do krajów radzieckich. I lecimy. Nie wiem co prawda jak z paliwem. Potrzebuję paliwa, nie? Tia. Ej, ale... Aha, on nawraca? Co on robi, kurde? Jeszcze najgorsze, bo zima jest. Co mnie trochę martwi. O, zakończono badania. Kurde, nie zauważyłem. Sorki za to. I ja chciałem... Coś chciałem. Mapę geologiczną bodajże. Oraz chciałem później zrobić chyba hutę. Kurde, już nie pamiętam do czego to było, ale... no mapę geologiczną wydaje mi się. Czy hutę robić od razu. Dobra, zrobimy tą mapę i produkcja stali. No tak, to... To jest to. Dobra. To najpierw tą mapkę. Niech robi ludzi dużo przy tym. Mam nadzieję, że im ciepło. Naprawdę. Że nie będzie z tym żadnych problemów. No same na razie dobrze idzie, powiem wam. Na razie nie jest źle. To mnie ciekawi. Czy to wyjdzie w ogóle. O, w mordę. Tak, mamy paliwo mieć. Tak jest. O kurde, nie ma to prądu. Ja cię kręcę, no niedobrze. To zaraz, stop. Tu jest ta. No cóż, trzeba, to trzeba. Zrobimy. Nie ma problemu. Ej, co jest? A, sorry, tutaj mi się nie to postawiło tu. No nie gadajcie, że jest kolizja. Dobra. Tu weźmiemy. Na razie sobie to postawimy. Tu. Czy tutaj ja mogę drogę poprowadzić jakąś dalej? Coś, cokolwiek. Kurde, tu jest lipa. Zbyt ostry zakręt. No tu usuniemy troszkę. Serio. Dobra, to zrobimy w ten sposób, żeby było do portu. Okej. Se poradziłem jakoś. Dobra, nie jest źle. Tylko tutaj jeszcze bym chciał jakoś dziabnąć tą. Gdzie to jest to? Płyny, materiały. Elektryczność. Tą podstację, dokładnie. Tylko nie wiem co prawda w którą stronę. O, dobra, tak. I teraz patrzcie, pyk. I mamy to, elegancko. Dobra. Także pięknie. No i co, idzie to, tak? Uhu. O kurde, coś wam się chłopaki przelewa. Widzę, serio. Ech, kurde. Ale jaja. Chwila. Dobra. Udało się zrobić fotę. No ładnie. Naprawdę. Powiem wam, że... No i 10 tysięcy. No... Ja mogę kupić kolejny. Nie ma problemu. Tylko nie wiem, czy oni będą się mijali tutaj. Chyba się ominą. Dobra. Kupimy w takim razie jeszcze jednego. Żeby szła kasa. Nie wiem co wy na to, śmiało mi napiszcie. Jak wy to widzicie? Towarowy oczywiście. Dobra, bierzemy tego. I kopiuj kontrol, dobra. I lecimy. Węgiel ogarniają, nie ma tutaj jakichś problemów. O, pięknie, tak, tak, przez to niech se przepłynie. No i co, całą wisełkę musi tak... No cóż, przepłynąć. No, może na Odrze coś puścimy też.
Także na spokojnie. Mielec też zrobimy. Myślę, że w sensie, no, te helikopterki, żeby były. I będzie wtedy w porządku. Tak to naprawdę powiem wam, że no nie ma jakichś większych problemów. Bezrobotnych nie ma, czyli potrzeba więcej budynków. Nawet ten plan naprawdę jakoś tam idzie. A czemu ja tutaj wstrzymałem budowę, to... A, wiem czemu, bo ja chciałem tu rafinerię postawić. Już wiem. I wtedy by tą ropę stąd... Bo chciałem gdzieś rafinerię postawić, tylko nie pamiętam gdzie. Chyba tu. Czy tutaj? Jeszcze byśmy zobaczyli, ale wtedy by to szło i wtedy do medyki by sobie jeździły te... Bo w medyce... A nie, no jest kolej. Kurde, to może by koleją to robić. No zastanowię się jeszcze, by było chyba najlepiej. Bo kasa by szła za to naprawdę ogromna. Zobaczymy. Zobaczymy, jakoś będziemy to robili. Tylko potrzebujemy w tych, te badania zrobić. Najwyżej zrobimy kolejne miasto, może Wrocław. Albo możecie mi napisać, jakie tutaj kolejne by zrobić. Gdzieś myślę, że tutaj będziemy działali. Może Kraków, kurde. Zobaczymy, żeby to jakoś sobie szło. Na razie mi się podoba, bo jedno w sumie to już jest jakoś, jakoś już tu sobie tam działa. Jak z tą kasą w ogóle? A, no tak, bo jest import tych innych rzeczy, ale tak to będziemy zarabiali raczej nawet więcej niż ten, więc spoko. Bo na tym eksporcie, rozumiem, to wyszło 1000. No to słabo. Ciężarówkami, no już 4000. No powolutku, powolutku. Na razie to są pierwsze odcinki. Także będzie w porządku. No ile minęło tam? Pół roku nawet. Ja mamy już naprawdę tych miejscowości. Kasa, jakby postawimy z tymi helikopterami, to też będzie na luzie. Teraz jeszcze jest ten minus, bo wolniej jeżdżą. Raczej wolniej. Kurde, no wcale tak wolno nie jeżdżą, bo do 60 wtedy jest maksymalna prędkość, więc mogą być zaśnieżone. Niech działają. Trzeba policję tu też zrobić, bo wydaje mi się, że przestępczość, no właśnie, to jest największy problem. Także postaram się ogarnąć z tą policją też w następnym odcinku. No i jakoś to tam będzie. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz, zapomniałbym. Nie kopiuj teren, stwórz. Dokładnie. Opole nazwiemy. Pięknie. Kolejna miejscowość. Mam nadzieję, że dobrze w miarę to postawiłem. Tak patrzyłem, powiem wam, na tą mapę. I tutaj jeszcze też powinno trochę być inaczej, ale powinno być git. Tutaj Wrocław. I dalej będziemy, muszę popatrzeć te drogi jak też, ale to też kosztuje mega dużo. Także powolutku, powolutku. Widzicie, no moglibyśmy mieć jeszcze więcej tych kontenerowców, raczej kontenerowców, no statków. Tu widzicie, pięknie sobie płyną. Może i zrobimy jeszcze jeden, mamy tych dolarów. A, dolary to ja w ogóle muszę mieć po to, żeby w razie co mieć na licencję na helikoptery. Bo myślę, że zrobimy sobie te helikoptery po to, żeby po prostu hajs był. Bo wolałbym samoloty, by może było realistyczniej, ale z tymi samolotami to trzeba, no, więcej zabawy. Także no, myślę, że sobie dzisiaj na tyle zrobimy. Także co, jeśli się podobało, śmiało lajkujcie, komentujcie, pamiętajcie, żeby 7 słów najlepiej minimum, ponieważ wtedy algorytm YouTube'a nie bierze tego jako spamu. Także zawsze mi się to przyda. No i co? Dalej kontynuujemy. Za kolejne tam 4-3 dni będzie kolejny odcineczek i lecimy dalej z tym. Także co? Trzymajcie się. Hejka.